1863 roku wybucha na ziemiach polskich kolejne powstanie skierowane przeciwko carskiej Rosji. Powstające wówczas partie powstańcze, tak jak każde wojsko, chciały mieć własne sztandary. Tym bardziej, że żywe w pamięci były jeszcze doświadczenia poprzedniego powstania, czyli powstania listopadowego, gdzie brak właśnie sztandarów dla oddziału Wojska Polskiego był jedną z przyczyn rozprzężenia wojskowego i braku dyscypliny, szczególnie w drugiej fazie powstania. Dlatego też bardzo szybko zaczęły powstawać sztandary i chorągwie dla oddziałów powstańczych. Fundowane były one bardzo często w warunkach konspiracyjnych przez matki, żony i osoby bliskie powstańcom i oddziałom, które się tworzyły na danym terytorium. Tak było chociażby z jednym ze sztandarów, który był ufundowany przez mieszkanki ziemi sanockiej. Dla innego z oddziałów powstańczych chorągiew ufundowały i wykonały Polki Izraelitki. To właśnie bardzo ciekawy przypadek, kiedy właśnie to Izraelitki fundują dla powstańczego oddziału chorągiew. Wiele innych chorągwi było fundowanych właśnie dla oddziałów, tak jak na przykład dla jednego z oddziałów jeszcze chorągiew ufundowała młodzież uczelni warszawskich. Równie ważne, co samo posiadanie znaku, była także symbolika umieszczona na tych chorągwiach. I tu musimy cofnąć się do 1861 roku, do manifestacji horodelskiej, gdzie wykształcił się pewien typ chorągwi manifestacyjnej, która była używana właśnie podczas tej manifestacji horodelskiej, a mianowicie chodzi tutaj o pojawienie się trzech herbów ziem dawnej Rzeczypospolitej, czyli korony Litwy i Rusi. Były to właśnie orzeł na czerwonej tarczy, pogoń litewska oraz Archanioł Michał jako herb właśnie Rusi. Te herby na chorągwiach powstańczych pojawiają się bardzo często albo jako samoistne herby umieszczone obok siebie, albo też jako trzy elementy tak zwanego herbu trójpolowego, gdzie są wszystkie te trzy herby umieszczone obok siebie. Przykładem takiej powstańczej chorągwi, na której występuje symbolika, o której wcześniej wspomniałem, jest właśnie chorągiew oddziału Jurjewicza. Tutaj mamy te właśnie trzy herby, orła, pogoń litewską i Archanioła Michała na tkaninie, na płacie w trzech barwach, białym, czerwonym i niebieskim. To jest też nawiązanie do tej tradycji Unii Horodelskiej, bo te barwy też symbolizują te trzy ziemie, między innymi. Chorągiew ta ma dość ciekawą historię, a mianowicie była ona znakiem oddziału Jurjewicza. To było 21 młodzieńców z Kijowa, którzy wyruszyli pod tym znakiem do powstania, ale jeszcze na terenie Ukrainy zostali zaatakowani przez chłopów, prawdopodobnie z poduszczenia rosyjskiego i wymordowani. I ta chorągiew dostała się w ręce rosyjskie i trafiła do Petersburga, prawdopodobnie przechowywana była w Muzeum Artylerii w Petersburgu i dopiero w latach 20. na mocy traktatu ryskiego rewindykowano ją do Polski i trafiła do zbiorów Muzeum Wojska. I w czasie, kiedy na wschodzie formowały się polskie oddziały, te właśnie chorągwie wypożyczone zostały żołnierzom polskim i używane były podczas uroczystości i obchodów świątecznych, a później podarowane zostały marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski dostał także jedną chorągiew ocalałą od Polonii z Paryża i jedną chorągiew przechowywaną na Jasnej Górze. Dwie z tych ocalałych chorągwi powstańczych służyły także jako znaki bojowe oddziałom Wojska Polskiego w 20 roku. Jedna z tych chorągwi tworzącym się oddziałom Legionów Polskich,
a później Odrodzonego Wojska Polskiego. A jeden z tych znaków, który miał bardzo ciekawą historię, bo wywodził się jeszcze z tych chorągwi, które brały udział w manifestacji chorodelskiej, przechowywany był przez chorążego tej chorągwi we Lwowie przez długie lata. Później przekazany został do Korpusu Kadetów, który był formowany we Lwowie, i przez cały okres międzywojenny ta chorągiew używana była przez kadetów lwowskich, a po wojnie ostatni chorąży tej chorągwi przechowywał ją w swoim domu i w latach 80. przekazał ją do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. I tak to właśnie ostatnia powstańcza chorągiew zakończyła swoją historię w zbiorach muzealnych. W tym miejscu, poniżej Skarpy Wiślanej, na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego, znajduje się ten właśnie tutaj kamień, który upamiętnia dom znajdujący się kiedyś przy ulicy Smolnej 1. W tym domu ukrywał się i prowadził i kierował konspiracyjnie państwem tajnym podczas powstania styczniowego Romuald Traugut. Tutaj spędził ostatnie swoje pół roku, ukrywając się w domu Heleny Kirkorowej pod przybranym imieniem Michała Czarneckiego. I tutaj też na początku kwietnia ostatni dyktator powstania styczniowego został schwytany przez rosyjską żandarmerię i odprowadzony do 10. pawilonu na warszawskiej Cytadeli.